opłacono, wyszło to, wyszło, że to nie były żadne urodziny, to nawet nie była ta data, to byli statyści, którzy wypożyczali mundury historyczne, jakieś wafelki kupiono, nie wiem, może to Principolo, czy jaka to firma, były te wafelki, to kosztowało 20 tysięcy, a redaktor, reżyser tego całego zajścia dostał nagrodę od TVN-u. TVN w ramach TVN-u przyznaje nagrodę i dla niego... 7 krajów jest w trakcie procedury, a 2 kraje w ogóle jeszcze nie przedłożyły swoich planów. To tutaj chodzi o Bułgarię i Holandię. Tuż przed ostatnim etapem tych prac niespodziewanie głos zabrał jeden z komisarzy i zasugerował wstrzymanie pieniędzy dla Polski. Polskie wyzwanie wobec prymatu prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym wstrzymuje przekazanie Warszawie 57 miliardów euro unijnych funduszy naprawczych. Temat funduszy europejskich podjął również przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Byliśmy krajem bezprawia rządzonym autorytarnie przez komunistów. Zamiast pomocy Zachodu ufundowano nam wtedy sowiecki ład. Dziś zaczyna być podobnie. To można jeszcze naprawić. Mrożenie środków dla Polski zapowiadał w wyborach na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. Te pieniądze będą mrożone. W związku z tym, jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone. Elżbieta nie wygracie kolejnych wyborów. Donalda Tuska potwierdziła, że to wciąż aktualne. No Unia nie ma teraz wyjścia. Unia musi, czy musi, no.